Siema ziomy, słuchajcie, jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym was poinformować, że Nvidia organizuje konkurs, w którym jest do wygrania najnowsza karta RTX 2080 o wartości 1100 dolarów, czyli jest to prawie, no jest to prawie 4000. Pewnie się zastanawiacie, jak wygrać kartę za 4000. Otóż, słuchajcie, wbijacie po prostu na Instagrama Nvidia, gdzie macie, słuchajcie, na ich Insta Stories zagadki, jest ich, słuchajcie, 8. Macie 8 zagadek do odgadnięcia i później musicie je po prostu wklepać do specjalnego formularza, wysyłacie to do Nvidia, ona, słuchajcie, to bada, czy wasze odpowiedzi się zgadzają i kto wie, może wygrać. Oczywiście wszystkie linki, jak i do regulaminu i do tego formularza i oczywiście do Instagrama Nvidia macie w opisie, dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Witam, witam! Z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jesteśmy na Minecraft z Graja, kolejny odcinek, oh yeah, jak możecie zauważyć, bardzo dużo zmian, ponieważ przed chwilą nagrywałem odcinek, który mi się w zasadzie nie nagrał, dlatego muszę go powtórzyć. I jak możecie zauważyć, no trochę zmiany jest, ponieważ no zmieniłem generalnie wejście do mojego domu, które jest strasznie duże i strasznie ohydne, więc w dzisiejszym filmie będziemy to ogarniać, żeby wiecie, żeby wyglądało lepiej. Mamy, słuchajcie, mojego pieska, tak, to jest nowy piesek. Nie! Jo! Dobrze, że przeżyłeś, mordo, sieć tutaj. Jo! Co tu się odwaliło? Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Mega fart, słuchajcie, że nie zabiło nam pieska, ale waszym zadaniem na teraz jest, słuchajcie, nazwanie tego pieska. Jeżeli ktoś nazwie go imieniem, które mi się po prostu spodoba, to w następnym odcinku zostanie pozdrowiony i słuchajcie, w dzisiejszym filmie no mam zamiar właśnie to ogarnąć tutaj, tak wiem, powinienem się zemścić na Shandim, który rozwalił mi wcześniejszy domek, wysadził chyba creepera czy coś w tym stylu. On generalnie, z tego co ja wiem, chociaż nie wiem do końca, tak mi się wydaje, bo parę dni mnie nie było, przepraszam za zasój na kanale, ale po prostu dużo wyjazdów, jeszcze przeziębienie doszło i masakra. Ale teraz już wracamy z regularnością. Tutaj jest chyba domek Shandiego i my, słuchajcie, nie będziemy nic robić, nie będziemy, słuchajcie, się zniżać do jego poziomu. Może coś ewentualnie na live'ie ogarniemy. Po prostu damy mu tabliczkę, że tak się nie robi i cudze domki się naprawia. No i taką tabliczkę chcemy mu zrobić, ale pierw, słuchajcie, zrobimy sobie właśnie ten domek, bo chciałem zrobić takie wejście okrągłe, ale uważam, że jest one troszeczkę za dużo, chociaż ty, jakbym dał tutaj okna w sumie, ale nie wiem, czy te okna tutaj w sumie by pasowały. Nie, to wygląda jak buźka w ogóle, widzicie to? Tu oczy, tu buzia, nie, 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 dobra. To trzeba, słuchajcie, zmniejszyć. Zmniejszę to, słuchajcie, do 2, po to, żeby zobaczyć, jak to by wyglądało, jakby to będzie po prostu mniejsze, bo na 3 jest chociaż te koło w miarę równe, wiecie, jest symetryczne, ale no, kurde, no jest wielkie, no jest wielkie i to mi się troszeczkę nie podoba, bo mogłoby być mniejsze w zasadzie. Zobaczymy, jak teraz będzie się prezentować na 2. Na pewno będzie nierówne i takie trochę słabe, a w sumie tak możemy układać to drewno. Czemu ja tak nie układałem tego drewna? Tak o wiele lepiej wygląda. Bez kitu. Ej, nie, tak chyba to zostawimy, no. Tak to zostawimy, weźmy tutaj sikierkę jeszcze, rozwalmy to sobie wszystko. Ej, teraz to będzie kozacko wyglądać w sumie, no. Teraz to będzie kozacko wyglądać, no i też chcę takie okna zrobić, wiecie, o co chodzi? Żeby okna były takie, jakby takie ramki były okrągłe, nie? O, dobra, okej. Okay. Tutaj sobie jeszcze na dole musimy to dać, tylko musimy sobie dać tutaj drewienko, bo nie mamy o co to oprzeć. O, no kurde, co jest? O, tutaj pyk i pyk, dobra. Okej, okay, mamy, słuchajcie, tak to będzie wyglądać. Tutaj będzie podwójne wejście do naszego domku. Ej, nie wygląda to aż tak tragicznie, co? Tak to wygląda 100 razy lepiej, chociaż jeszcze się zastanawiam, czy o jeden w dół tego nie dać. Wiecie, o co chodzi, żeby to drewno jakby było w ziemi, nie? Ten jeden ten, żeby to było takie półkole. Myślę, że to będzie wtedy lepiej wyglądać, wiecie? Jak tutaj, właśnie, o, tutaj damy sobie te drewno. O nie, tutaj sobie zrobimy to tak, i tak, i tak, i tutaj tak, i tak. No, to będzie chyba lepiej wyglądać, w sensie, bo będzie chociaż troszeczkę schowane i nie będzie wyglądać jak takie głupie koło, które jest tak bez sensu postawione. Czekajcie, bo tutaj musimy sobie jeszcze to dać. Jezu, ile ja mam itemów! Ach, te modyfikacje, o, patrzcie, tak to chyba lepiej wygląda, co? Tak to chyba 100 razy lepiej wygląda, więc tak chyba to, słuchajcie, zostawimy. No, tak to kozacko wygląda. Na pewno lepiej niż wcześniej, nie? Dobra, tutaj pyk, okej. Więc w zasadzie wejście do naszego domu mamy. Teraz by się przydało przetopić trochę
Wow, co się dzieje? Ej, halo, ja nie chcę tego, ja nie chcę, odejdź, szatanie! No, dobra, okej. Odszedł, hehe. Mamy tam jakiś węgiel, mamy, w ogóle złoto wytyfy, dobra. Przetopimy sobie trochę stone'u, żeby tutaj ładnie to załatać wszystko. Lawę, w ogóle tą lawę zabrałem, bo nie chciałem, żeby mi coś spaliło. Zrobimy tutaj specjalną rzeczkę na tą lawę. I tutaj będzie rzeczka, tutaj będzie woda. Już to, słuchajcie, rozkminiłem, więc wydaje mi się, że spoko. Więc tak to, słuchajcie, się prezentuje, nie? Tak się prezentuje mój domek, znaczy wstępna wersja tego domku, ale wydaje mi się, że no nie wygląda to aż tak tragicznie, w sensie no ładnie chyba to wygląda, tak mi się wydaje osobiście, nie? Takie jest moje osobiste zdanie. Mamy kolorową podłogę, no powiedzcie mi, kto ma kolorową podłogę na was zgrai, bo wydaje mi się, że nikt. Chyba nikt nie ma takiej podłogi jak ja, więc wiecie, o co chodzi. O, dobra, tutaj musimy dać jeszcze drewno. Dobra, zarąbiście. Zarąbiście to wygląda. Mamy dirta jakiegoś. O, mamy dirta. Tutaj elegancko, żeby trawka nam ładnie rosła. O, tutaj tak damy i tutaj też tak damy. Dobra. O, tutaj mamy jeszcze jakieś wejście, ale to... O nie, to nie jest to drewno. Kurde, wiecie co? Jest powalone, że te dwa drewna to są dwa inne rodzaje, a wyglądają identycznie, nie? Serio, wyglądają identycznie, ale dobra. Zarąbiście mi się podoba to, że mamy wejście już do naszego domu. Może rozwalmy, słuchajcie, to, co jest tutaj na górze. O, to o, dosłownie o to mi chodzi. O to mi właśnie chodzi, amigos! Amigos, pizzerman, peperona, nie? No właśnie, o to chodziło, żeby to sobie... A nie, tutaj tego nie będziemy rozwalać. O nie, czemu to drewno? Nie chciałem tego drewna, tylko chciałem to drewno. Boże, te rodzaje drewna, kurczę. Dobra, zobaczmy, czy mamy jakiegoś stone'a. O, tutaj możemy sobie dać też deseczki. Czy mamy jakiegoś stone'a? Mamy, dobra. Na spokojnie możemy sobie wziąć 10 stone'a i zacząć, słuchajcie, ogarniać wszystkie dziury i niedoskonałości, które tutaj są. A jest ich w sumie dosyć sporo. O, tutaj tak o to trzeba zrobić. W sumie to ja nie wiem, czy robić to tak, że jakby to jest wbite w skałę, czy nie. Bo w sumie to wygląda już, to już zaczyna fajnie wyglądać. Ja bym tutaj takie dowalone okno zrobił, nie? Ej, serio, w sensie... Na przykład, no nie wiem, czy dosłownie, nie wiem, czy to by miało się tak łączyć z tym, ale ty, ja, na co ja wpadłem? Jakbyśmy tak o zrobili, patrzcie, tak o, i tak o, i tutaj by było okno, to by chyba kozacko wyglądało, tak mi się wydaje, wiecie? Zobaczmy, jakby to miało wyglądać, bo tutaj, to wtedy lawa nie będzie sobie tutaj lecieć, nie, ale to by wyglądało moim zdaniem zarąbiście. Kurde, myślałem, że creeper jakiś jest za nami. No. Ej, to by wyglądało naprawdę fajnie, tylko ja nie wiem, czy ja mam jakiś piasek. O, mam, dobra, to walić cię stone'ie, weź się teraz przetapię piasek. Mamy jeszcze 8 stone'ów, więc w zasadzie możemy coś tutaj wykombinować fajnego. Na przykład coś takiego, okej. Dobra, tutaj oczywiście to się ogarnie, ale ty, na co ja wpadłem, patrzcie. No wygląda to fajnie, nie? Jakbyśmy ten stone cały, który tutaj jest, zamienili teraz na trawę, to będzie naprawdę ładnie wyglądać, nie? Więc myślę, że fajnie. W sensie, no tak mi się wydaje, nie? Że jak będzie tutaj rosnąć sobie trawka, to będzie zarąbiście to wyglądało. Ale nie wiem, czy mam jakąś... Czy mamy dyrta? Halo, mam dyrta. O, 11 dyrta mam. Dobra, okej. To nie starczy zapewne, ale zawsze coś. Nie ma co narzekać, mordeczki. Zawsze coś. Okej, dobra. Wstępnie wygląda to nawet nieźle. Nie spodziewałem się, słuchajcie, że w tym odcinku taki fajny domek zbuduję. Okej. I teraz pytanie za 1000 punktów. Czy robimy szyby? Czy robimy, słuchajcie, takie zwykłe, nie? Wydaje mi się, że szyby będą lepiej wyglądać. I że tutaj generalnie powinno być też to drewno. Więc zobaczmy sobie, mamy sadzonki, tego mamy, dobra, okej, zasadźmy sobie, ja mam tutaj bonmila. W poprzednim odcinku, który nie nagrał mi się, też tak robiłem, właśnie identycznie. Identycznie, może nawet w tym samym miejscu. Czaisz, mordo? O, dobra, mamy już ten zarąbiste drewno. I teraz sobie to damy tutaj po prostu. I tutaj byśmy dali szybę i by było kozacko, tylko na szybę to mnie chyba nie stać, bo to się robi z 6, z tego co pamiętam, nie? Tak, to się robi z 6. Naprawdę nie mam piasku. Halo, piasek! Halo, piasek! Ja tak malutko piaseczku potrzebuję. Tylko jeden. No kurde, nie ma piasku. Cześć, ziom. Kurde, trzeba iść i wykopać piasek, ziomek. I ogarniemy to lada moment. Dobra, ale... O, jest tu piasek, dobra. Masz farta, Minecraft? Masz farta, Minecraft, że jest tutaj piasek? Wiesz, o co chodzi? Nie zebraliśmy nawet tego piasku i bym wrócił do domu i bym był wkurzony, że nie mam piasku. O, marcheweczki moje.
Moja faremka, czekajcie, wyrzućmy sobie ten dywan i wyrzućmy sobie te kwiatki. Dobra, bo już się robi ciemno. Zaraz nas zjedzą moby. Serio, zaraz nas zjedzą moby, a chcę dokończyć domek w dzisiejszym odcinku. I chcę, słuchajcie, napisać Szendiemu tabliczkę, tak jak wam wcześniej, u Jezu, mówiłem. Dobra, idźmy się kimnąć. W ogóle jak zaczynałem nagrywać, to Enzi do mnie pisał, tak jak widzicie. Byku, siema Enzi, co jest byku? Mam pytanko na luzie tam, mordo, nie? Wolisz ślipy czy boksy? No dawaj, na luzie, mordo. Boksy, tylko boksy, no szanuję. I się wylogował. Nie wiem, o co chodzi w zasadzie, no ale spoko jakby, nie? Jakby spoko. Ej, a w ogóle mogę z tych szczątek zrobić szkło? W sensie... Nie, mogę coś z tego zrobić? Czekajcie, jak to się nazywa? Zobaczmy, glas... O kurde, ile tu rodzaju szkła jest w ogóle, nie? Coś się teraz odwaliło. Co mnie bije? Co mnie bije? A, okej. Ej, to jest dziwne w ogóle, nie? W tym Minecrafcie, że... W sensie na tych modach, nie? Że... No nagle masz... Łup... No nie, nie wiesz, naprawdę postawiłem tą głupią szybę. No yeah, jaki fail. Dobra, zobaczmy chociaż, czy z tego... No z tego się nie da nic zrobić. Wydupiaj stąd, kurde, pacanie mały, no. Ja, musimy zadupiać znowu po jeden piasek. No nie wierzę w to, naprawdę. Naprawdę w to nie wierzę, że... No nie, no to trzeba być mną, żeby tak zrobić. Naprawdę, kurde, Minecraft. Minecraft, dlaczego mi to robisz? Dobra, okej. Tutaj, tym razem weźmiemy sobie dwa piasku. Tym razem weźmiemy sobie dwa piasku, żeby wiecie, no, żeby też nie szaleć za mocno z tym piaskiem, nie? Ale też, żeby mieć go na dostatek. Teraz, tym razem jesteśmy ubezpieczeni, jakby wydarzyła się właśnie identyczna sytuacja. Rozumiesz, mordo, nie? Rozumiesz, mordo, o co chodzi? No właśnie, to przetopimy sobie dwa piaski. Tutaj tą dziurę w sumie możemy za... O, tako zrobić. Tutaj możemy w sumie dać drewno, którego... A, które mam. Chciałem powiedzieć, którego nie mam, ale na szczęście mam. Tutaj sobie... W zasadzie też możemy zrobić tak, o, bo tutaj będzie szyba taka ładna. O, ale tu będzie kozak dom! Mordy, na live'ie będziemy go kończyć. W sensie, na live'ie pewnie dokończymy ten dom tak, że będzie już taki picuś glancuś, nie? Serio, mówię wam. Jeszcze nie wiem, jakie tu drzwi wstawimy, ale wiem na pewno, że robimy teraz szyby i teraz będzie to kozacko wyglądać. O, jej, patrzcie, proszę państwa, jaki wydupisty będziemy mieć dom. Dobrze, że mamy 16 szyb, to będziemy mogli w sumie wykorzystać na troszkę więcej. Okej. Te kwiatki trochę są niepotrzebne, ale zobaczmy, jak ten dom wygląda z góry. No mordy, no nie możecie powiedzieć, że ten dom nie jest ładny. Nie jest może jakiś, nie wiadomo jak, super wydupisty. No ale kurde, zbudowaliście kiedykolwiek taki ładny dom? Mi się naprawdę, mi kozacko się podoba, naprawdę, w sensie... No ja nie jestem wymagający i mi wystarczy taki domek, nie? Kurde, znowu te nudności, o co ci chodzi? O co ci chodzi, ziom? Dobra, okej, tutaj... Weźmy sobie ten czajnowy, dobra, okej. Może weźmy, wywalmy te... Ja nie mam w ogóle... A, dobra, możemy tutaj wywalić wszystko. Bo to nam w ogóle nie jest potrzebne jakby do życia teraz, a mam tych itemów masę. O, mamy drzwi. Mamy drzwi. Różowych drzwi oczywiście nie mamy, bo... Wiecie, taki... Shandy nam rozwalił, nie? Taki Shandy nam rozwalił. No ale dobra, tak się prezentuje nasza chata. Tymczasowo. Bo wiecie, może mi coś odwalić i może zmienię wystrój tego domku, ale jak na razie mi się podoba. Naprawdę, jak na razie mi się podoba. Myślę, może te drewno zmienimy na jakieś jaśniejsze, żeby był kontrast większy, ale to, słuchajcie, mamy jeszcze dużo czasu, nie? Mamy dużo czasu, mamy, słuchajcie, tabliczki. Okej, okay. Ja nie... Ty, zdziwiłem się w sumie, że jakiekolwiek tabliczki mam, bo nie używa... Czajcie, że top donatorkę... Shandy usunął? Ej, to tak nie może być. Musicie mu dać nauczkę, słuchajcie. Nie wiem, napiszcie, Shandy śmierdzi, o. Tak mu napiszcie, bo to tak nie może być. To tak nie może być, słuchajcie. Ja mu tutaj napiszę tabliczkę, jeżeli on tu mieszka. Ty, Shandy, jak się rozwala domek, to się go naprawia. Naprawia. Wy i... Nie, naprawny, a pyry, a wy... I a nie, że ucieka, nie, co, a nie, że uciekasz, sorry, nie umiem pisać, jesteś żal.pl i śmierdzisz. Okej, okay, śmierdzisz. Dobra, okej, okay, więc tak mu się, słuchajcie, odwdzięczyliśmy. Mam nadzieję, że tu rzeczywiście mieszka Shandy, bo jak nie, to będzie mega przypał, nie? Bo tak w sumie to nie wiem, gdzie kto mieszka jeszcze. Znaczy, no,
No niby wiem, ale nie do końca, wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest, ale nasz domek już zaczyna, słuchajcie, jakoś wyglądać i to mi się naprawdę podoba. Piesku, piesku, jeszcze bezimienny, ale już niedługo, mam nadzieję, że w następnym odcinku już będziesz miał imię. O, znowu jestem niewidzialny. Piesku, piesku, chodź, 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 no chodź tutaj. O, i tutaj masz siedzieć w domku, MWczki. No i zarąbiście, to mi się podoba, podoba mi się ten dom, serio. W sensie, nigdy nie zrobiłem takiego domku wbudowanego w skałę, bo zazwyczaj coś budowaliśmy, ale tym razem będziemy takimi hobbitami i to mi się podoba. I w zasadzie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli dotrwaliście do tej minuty, napiszcie, czy bierzecie udział w konkursie od NVIDII i czy podoba wam się ten domek, który jest za mną. No mi się podoba, znaczy wiem, że tam jest dużo jeszcze do zrobienia, ale ogarniemy, nie? Ogarniemy. No, więc ja byłem MWK, mam nadzieję, że wam się dzisiejszy film podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić, subskrybujcie, lajkujcie, wbijajcie na Instagrama. No i to by było na tyle, trzymajcie się, na razie i yo!